Przemysławie, chciałoby się powiedzieć, żeby ta seria jak najdłużej trwała, no i została przedłużona w Olsztynie. No zgadza się, 3 zwycięstwa z rzędu, udało się nawet wygrać u siebie, bo tutaj różnie bywało, jedziemy teraz na wyjazd do Olsztyna. Myślę, że nie mamy nic do stracenia i jedziemy tam normalnie walczyć o 3 punkty. Takie mecze z sąsiadem z tabeli, zawsze chyba taka podwójna gdzieś chęć wygrania w takim meczu, żeby albo odskoczyć, albo przegonić rywala na zgoni z Stomil Olsztyn. No wiadomo, stawka jest duża, jest pewien smaczek tego meczu, mecz jeszcze transmitowany w telewizji, także jak najbardziej no jest to takie fajniejsze wydarzenie w tej lidze. Trzeba też powiedzieć, że ten wyjazd to taki chyba też przedsmak wiosny, bo na początku wiosny będziemy mieli bardzo dalekie wyjazdy. W tej rundzie nas oszczędzało pod tym względem, więc nie wiem, czy to dla Was lepiej, czy gorzej. No, zgadza się. Ogólnie pierwszy taki wyjazd z noclegiem w tym sezonie. Faktycznie terminarz oszczędził nas w pierwszej rundzie, no ale co się odlecze, to nie ucieczę. W drugiej rundzie będziemy również jeździć na wyjazdy i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj, jutro. Jeszcze na koniec zapytam o atmosferę i chyba takie zgranie, bo widać, że z każdym meczem coraz lepiej to wygląda. No i ten ostatni mecz z Bytowią pokazał, że da się spokojnie wygrać na Stadionie Ludowym bez niepotrzebnych emocji i nerwów. No zgadza się, ten mecz akurat udało nam się zdominować. No tak jak też mówisz właśnie, że nakręcamy się coraz bardziej, atmosfera jest jak najbardziej w porządku i wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby tą serię podtrzymać po prostu. Pokłócisz się o jakiś typ? O nie, to tu się wstrzymam akurat.